Cześć moi drodzy, bardzo mi miło Was gościć na moim kanale, jeżeli ponownie to tym bardziej, ale również witam wszystkich, którzy trafili tutaj po raz pierwszy. Jeżeli interesuje Was historia Heleny Majdaniec, to myślę, że trafiliście idealnie w dziesiątkę, bo dziś właśnie tę historię będę Wam opowiadać. Historia kariery tej artystki jest zaskakująca i nieoczywista. W początku szło jak z płatka, przecież każdy znał jej piosenki, takie jak Rudy Rydz, czy Czarna Alibaba. Nazywana była nawet królową twista, jednak z powodu niespełnionej miłości postanowiła opuścić nasz kraj i spróbować zbudować swoją drogę zawodową za granicą, a dokładnie we Francji, gdzie już wcześniej odnosiła sukcesy. Jednak te plany miały z kolei pokrzyżować władze Polski, które były niezadowolone z tego, że artystka odmówiła współpracy. Takie krążyły plotki. Sama pani Helena całe życie marzyła więc o powrocie do Polski. Czy udało jej się go zrealizować? I jaką tajemnicę pod koniec życia skrywała nawet przed najbliższą rodziną? Dziś postaram się Wam to wszystko przypomnieć, ale oczywiście kto mnie dobrze zna, ten wie, że będziemy opowiadać też dużo o jej karierze, niesamowitych osiągnięciach, a także o tym, jaką prywatnie była osobą. Myślę, że dzisiaj Was urzeczę. Mnie urzekła, kiedy przygotowywałam ten odcinek, także zapraszam serdecznie. No i oczywiście zachęcam, żebyście byli ze mną jak najdłużej, a najlepiej do samego końca. Helena Majdaniec urodziła się 5 października 1941 roku w Mylsku na Wołyniu jako córka Polaków w rodzinie prawosławnej. Jej tata miał na imię Filemon, a mama Lidia. Odkąd skończyła 5 lat, przebywała jednak w Szczecinie i to tam rozpoczęła naukę w szkole muzycznej, tam również skończyła liceum. Uczyła się w klasie fortepian. Po latach jej siostrzeniec wspominał różne anegdotki z życia cioci. Jej nauczycielka od fortepianu powiedziała wtedy do cioci: Helena, pianistką to ty raczej nie będziesz. Wszystko przez te twoje paluszki. Jak serdelki, które nie przypominają palców pianistki. Ciocia zmieniła ostatecznie fortepian na wokal i chyba dobrze się stało, mówił Majdaniec. Jeżeli brać tu pod uwagę szybkość, z jaką rozpoczęła się jej kariera i z jaką zaczęła zdobywać pierwsze sukcesy, to myślę, że zdecydowanie dobrze się stało. Zadebiutowała bowiem zaledwie 2 lata po zakończeniu szkoły średniej w Szczecinie, w klubie studenckim Pinokio, a jej kariera piosenkarska rozpoczęła się od udziału w pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie. Wykonała 2 piosenki, Bilet w jedną stronę i Monika. Udało jej się tak świetnie, że znalazła się w tak zwanej złotej dziesiątce najlepszych, którzy wystąpili na tym festiwalu. To podobno piosenka Monika przykuła największą uwagę publiczności i jury. Obok niej uhonorowano także Czesława Niemena, Karin Stanek, Wojciecha Kordę, Wojciecha Gąsowskiego, a potem już poszła za ciosem i wystąpiła w Opolu i w Sopocie z równie dużymi sukcesami. Jednak prawdziwym przełomem był dla niej konkurs pod tytułem Szukamy Młodych Talentów, organizowany przez Czerwono-Czarnych. Dzięki temu konkursowi została ich solistką i już od 1963 roku koncertowała z nimi nie tylko w Polsce, ale również w Europie, w Szwajcarii, Francji, Jugosławii i na Węgrzech. Zaczęła także nagrywać płyty. I chociaż to, że dostała się do Czerwono-Czarnych, było dla niej bardzo dużym sukcesem, bo na przykład w eliminacjach pokonała Czesława Niemena, co przyznacie, że teraz z perspektywy czasu jest naprawdę dużym wyczynem, to ona jednak w pewnym momencie stwierdziła, że chce zmienić formację i postawiła na niebiesko Czarnych. Niektórzy mówili, że chodziło tu o miłość, a dokładnie to, że zauroczyła się gitarzystą zespołu. Ale to właśnie później z tym zespołem odnosiła największe sukcesy. To pierwszy polski zespół, który wyjeżdża na zachód, gdzie występuje z 2-tygodniowym cyklem koncertów w słynnej paryskiej Olimpii. I wyobraźcie sobie, że wtedy pojawili się tam nawet u boku Stevie'ego Wondera w programie telewizyjnym. Po tamtych występach Francja zachwyciła się Heleną Majdaniec. Mówiono o niej nawet, że to były najpiękniejsze oczy lazurowego wybrzeża. Można się zachwycić, prawda? I myślę, że każda młoda dziewczyna mogłaby czuć, że chwyciła Pana Boga za nogi. Francuska prasa pisze o tobie takie rzeczy, prawda? Ale myślę, że no ja to wiem już teraz z perspektywy analizatora różnych biografii, że prasa, szczególnie podczas takich występów typu tournée, które trwają jakiś czas, bywa bardzo hojna
jeżeli chodzi o komplementy, ale o to, żeby zaistnieć na danej scenie na dłużej, trzeba walczyć często latami. No i niestety w przypadku emigrantów, którzy za sukcesem, za karierą gdzieś podążają, bywa to naprawdę bardzo trudne i jeżeli chodzi o Polaków, to udało się naprawdę kilku osobom. Razem z Niebiesko-Czarnymi bierze udział w nagraniu dwóch pierwszych płyt, Niebiesko-Czarni i Alarm. I ponieważ wtedy był to czas, kiedy popularny był Twist i zresztą Niebiesko-Czarni bardzo go propagowali, to z miejsca prasa i krytycy nadali jej tytuł Królowej Twista, który został z nią już całe życie. Ale też trzeba przyznać, że dziewczyny i w ogóle publiczność uwielbiała jej osobowość. Była po prostu osobą do naśladowania. Nie chodzi tutaj tylko o jej styl, ale również, bo jako jedna z pierwszych pojawiała się na scenie w mini, a także widać było, że na ulicach wiele dziewczyn stara się wystylizować na Helenę Majdaniec, jeżeli chodzi właśnie o ubiór, ale także o fryzury. Niestety później nastąpił w zespole rozłam. Helenę Majdaniec usunięto z Niebiesko-Czarnych. Ponoć zniosła to bardzo słabo. Jednak znajomi mówili, że była osobą, która znała swoją wartość, była dumna i postanowiła w żaden sposób się nie prosić o to, by zostać w zespole. Była osobą zdystansowaną, bardzo profesjonalną i nie chodzi tutaj o to, że była zdystansowana, bo wiecie, snobistyczna, tylko po prostu tak jej było dobrze. Była osobą w stylu nie chcą mnie, więc nie będę się tam wpychać. No ale wiele osób mówiło też, że cierpiała wtedy z powodu złamanego serca. Była odludkiem, nie integrowała się zresztą, podobnie jak jej wielka miłość Wojtek Korda. Miała do niego żal, że wolał Adę Rusowicz. Czuło się to, gdy mówiła, że siedzi w niej niezgoda na to, co się stało. Była nieszczęśliwa. Pani Helena jednak oczywiście nie poddała się, jeśli chodzi o swój talent, zawodowo bardzo dobrze rozwijała dalej swoją karierę z zespołami Bogusława Klimczuka, Piotra Figla i Studia Rytm. Ale mówiono też, że choć publiczność ją uwielbiała, inni muzycy byli o nią nieco zazdrośni. No i ponieważ wtedy show biznes nieco raczkował, jeżeli chodzi o występy sceniczne czy nagrania, nie był to jeszcze tak profesjonalny moment, to jednak profesjonalistów w tamtym czasie nie brakowało i właśnie pani Helena do nich należała, co miało z kolei troszkę denerwować jej kolegów po fachu i zarzucali jej zbytni perfekcjonizm. Nie wiem, czy można być zbyt perfekcyjnym, jeżeli właśnie tworzy się chociażby muzykę, która przecież jest taką sztuką, że niedopracowana, raczej się rozjedzie i nic z tego fajnego nie będzie. Już nawet niezależnie od tego, czy jest to muzyka rozrywkowa, czy nie. Była bardzo wymagająca i trudna we współpracy. Nie cierpiała półśrodków, amatorszczyzny. Jej nie dało się zbyć byle czym, wspominał Zbigniew Włodarczyk w książce Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień. Ale oczywiście myślę, że nie tylko pokolenia, które wtedy były młode i zasłuchiwały się w te piosenki, znają je do dziś. Takie jak na przykład Czarny Alibaba, Rudy Rydz, czy Chciałeś wszystkich zmienić. I choć zawsze nazywana była królową Twista, to przecież później jej styl muzyczny się zmienił. Ale była taką gwiazdą, że miała na koncie również występ w filmach. Bardzo często tak się zdarza, że za tą popularnością, za tą wielką rozpoznawalnością idą również inne artystyczne propozycje. Pani Helena z nich skorzystała. Pojawiła się na chwilę w Zbrodniarzu i Pannie, a także w Ktokolwiek wie. Wcześniej jednak otrzymała również propozycję głównej roli w niemieckim filmie telewizyjnym. Na okładce Radaru wypatrzył ją niemiecki reżyser i zaproponował udział w filmie muzycznym, który opowiadał o miłości polskiej piosenkarki do niemieckiego boksera. Wyjechałam, plenery kręciliśmy w Berlinie i w Złotych Piaskach, wspominała w wywiadzie opublikowanym w książce Jutro będzie dobry dzień. Myślę, że to musiała być naprawdę fajna przygoda. Ale jednak cały czas artystka czuła no to niespełnienie z powodu wydalenia jej z zespołu, z powodu złamanego serca. Jak sama mówiła, czuła dużą potrzebę rewanżu i udowodnienia wszystkim, że osiągnie więcej i że stać ją na dużo, dużo więcej niż do tej pory. A jak to zrobić najbardziej dobitnie? Myślę, że właśnie marząc o tej międzynarodowej, zagranicznej karierze. Mój wyjazd do Francji w 1968 roku był swego rodzaju rewanżem, opowiadała w książce. W Niebiesko-Czarnych miałam swojego chłopca, Wojtka Kordę. Po powrocie z Olimpii jakoś tak się dziwnie złożyło, że nie powiadomiono mnie o następnej trasie, a moje miejsce nagle, dosłownie z dnia na dzień zajęła Ada Rusowicz. Pan Walicki powiedział mi chłodnym tonem, że powinnam iść swoją drogą. Wtedy zaparłam się i powiedziałam sobie, ja wam jeszcze wszystkim pokażę. I wyjechałam. No cóż, no trzeba przyznać, że to naprawdę bardzo nieelegancki sposób rezygnacji ze współpracy,
Ale już pomijając, że no, w pracy raczej się tak nie zachowujemy, wyobraźcie sobie, że na przykład idziecie rano do swojej pracy i niezależnie co robicie, na waszym stanowisku pracy powiedzmy, siedzi sobie ktoś inny i w ogóle mówi: hej, siemasz, jak dzionek. No a szef mówi, że cóż, zdecydowanie zalecam, by zdecydowała się pani teraz pójść swoją drogą. No świetnie, dzięki. No ale myślę, że jeszcze gorsze jest to wtedy, kiedy chodzi po prostu o jakieś uczucie jeszcze. No i jeżeli dzisiaj szczytem no, bezczelności jest zerwanie przez SMS-a, no to myślę, że tutaj mieliśmy jak na tamte czasy prawie apogeum możliwości zażenowania rozstaniowego. W 1968 roku Majdaniec na stałe przeniosła się więc do Paryża, gdzie śpiewała w kabaretach, pracowała dla tamtejszej telewizji i radia. Tu czuła się chyba najlepiej i tu jej niezwykły temperament, barwny charakter, talent estradowy i zniewalający kobiecy urok uzyskiwały najdoskonalszą oprawę, pisał wtedy krytyk filmowy Tomasz Raczek. W 1970 roku wzięła udział w obchodach 50-lecia polskiej piosenki. Koncerty odbywały się zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wysłano ją na festiwal Złotej Róży, gdzie odniosła spektakularny sukces, pokonując konkurencję i zdobywając pierwsze miejsce. Występowała we Francji, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Kuwejcie i Maroku. I mimo, że naprawdę myślę, że tutaj można powiedzieć, że sukces był duży, pani Helena ponoć w ogóle się nie zmieniła. I tak jak wcześniej była perfekcjonistką, tak jak wcześniej raczej stroniła od zainteresowania i bardzo dużego towarzystwa, ale też była skromna i miła. Odnosiła sukcesy, ale pozostała tą samą skromną, uśmiechniętą i zawsze pełną optymizmu dziewczyną. Zawsze każdemu chętnie pomagała. W polskim środowisku muzycznym było wiadomo, że w Paryżu na Helenkę można liczyć, wspominał w serwisie Moje Miasto Szczecin dziennikarz Tadeusz Klimowski. Znam wielu ludzi estrady, ale nikogo, kto byłby jak Helena, tak ciepły, serdeczny, trudno w to uwierzyć. Ale Helena nie miała wrogów, tym samym szczerym uśmiechem potrafiła każdego rozbroić. I tu oczywiście, kiedy mówimy, że idzie tak super, prawda, były pierwsze perturbacje, później kolejna próba i wszystko szło dobrze, no wydawać by się mogło teoretycznie, że nic nie powinno zakłócić tego dążenia do kariery, świetnie się rozwijającej systematycznie. No ale niestety czasy były, jakie były. Niczego oczywiście nie możemy być pewni, trochę jest tutaj spekulacji, ale jedno jest pewne. Nagle kariera pani Heleny Majdaniec utkwiła w martwym punkcie. Najpierw mówiono, że to przez jedno zdjęcie w ręczniku, gdzie miała zbyt roznegliżowana się pokazać, co nie spodobało się władzom polskim. I ręcznik jak ręcznik, jeszcze do przeżycia, ale najgorszy miał być podpis, który mówił o tym, że Helena Majdaniec wyjechała do Francji, bo w Polsce nie miała za co żyć i przymierała głodem. Władze PRL miały zareagować natychmiastowo i odebrać jej paszport. Oczywiście rozpoczęła się też propaganda i taka no nieprzychylna jej prasa, która jednak dla fanów była dowodem na to, że artystka we Francji radzi sobie zbyt dobrze i w sumie lepiej niż się spodziewano. Natomiast szwagier artystki mówił co innego. Ponoć to Francja chciała, żeby Helena Majdaniec donosiła na to, co dzieje się w Polsce. Ta miała odmówić. Obiecano jej oczywiście pomoc w karierze, ale oburzona artystka nadal odmawiała. Wtedy to właśnie francuska wytwórnia miała zerwać z nią kontrakt, a także zablokować jej występy w radio i w telewizji. Wtedy pani Helena miała wrócić do Polski, ale tutaj też zaproponowano jej rolę agentki. Helena miała poważny problem, twierdzi jej szwagier. Po jednej stronie była szansa na ogromną karierę, a po drugiej rola podwójnego agenta. Nie pasowało jej to. Moim zdaniem dla zachowania twarzy poświęciła swoją karierę. Ale jak było na pewno, co się dokładnie stało, ona sama nigdy nie poruszała tego tematu. Jesienią 1970 roku ukazał się jedyny solowy album Heleny Majdaniec. Piosenkarka mieszkała już wtedy w Paryżu, a płyta nagrana była po francusku i była hołdem dla nowej ojczyzny. Jednak mimo, że zdecydowała się wrócić do Francji, to nie było już to.
Występowała wtedy dorywczo w różnych klubach w Paryżu. Jednak w Paryżu dobrze się czuła, mówiła, że ma tam swój tymczasowy azyl, bo nigdy nie przestała marzyć i planować, że wróci do ojczyzny. Jednak kto odwiedzał ją w jej mieszkaniu, wiedział, że tak naprawdę tęskniła za tymi wielkimi występami, za sukcesami, ponieważ jej salon to było tak naprawdę miejsce pamiątek, zdjęć, trofeów. Jednak pani Helena była pracowita, tak jak już ustaliliśmy, perfekcjonistka, która zawsze wiedziała, jak sobie poradzić o pracę, więc nigdy nie prosiła, nie czekała, aż ktoś sam wyciągnie do niej rękę. Dzwoniła do właścicieli paryskich klubów, proponując swoje recitale. Czasem śpiewała za parę franków, by dorobić do zasiłku, jaki dostawała. Nie chciała wyciągać ręki po pomoc. W Polsce występowała jeszcze sporadycznie, tak jak w 1986 roku na imprezie Old Rock Meeting. I choć we Francji, tak jak już powiedziałam, czuła się już dobrze, to jednak nigdy nie zrezygnowała z powrotu do Polski i dlatego nigdy też nie sprzedała swojego mieszkania w Szczecinie, które zawsze na nią czekało. Jednak ponieważ była osobą twardo stąpającą po ziemi, która wiedziała, że musi na siebie zapracować, czekała do momentu, kiedy osiągnie francuską emeryturę, tak by móc wrócić do Polski i żyć tutaj godziwie. W Polsce oczywiście z powodu nieprzepracowania tylu lat, ile powinna w naszym kraju, dostałaby jakąś bardzo małą kwotę. I choć bardzo tęskniła za ojczyzną, bo przecież nigdy nie zerwała kontaktu z przyjaciółmi w Polsce, bardzo często korespondowali, byli w stałym kontakcie, to też bardzo interesowała się tym, co dzieje się w Polsce, czytając polskie gazety, będąc na bieżąco, jeżeli chodzi o sytuację polityczną w kraju. W każdym właściwie wywiadzie udzielonym już na emigracji mówiła, że jej największym marzeniem jest właśnie powrót do ojczyzny, a także to, by długo żyć. No i to pierwsze marzenie udało się w 1991 roku. I oczywiście była to wielka radość zarówno dla pani Heleny, jak i dla jej rodziny. Ponieważ pani Helena sama nie miała dzieci, to bardzo dużą miłością obdarzyła dzieci swojej siostry. Miała rodzinę, czuła się szczęśliwa, że w końcu jest wśród swoich. Niestety nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że ukrywała pewną tajemnicę. Ostatni raz pokazała się publicznie 16 stycznia 2002 roku, kiedy była gościem Rozmów w Toku. Opowiadała wtedy o swoim powrocie, o emigracji, ale o tym również, że planuje koncert w sali kongresowej, który miał być jej wielkim powrotem. Jestem bowiem przekonana, że mimo że wiele lat minęło od największych sukcesów pani Heleny w Polsce, to byłoby na pewno dużo osób, które nadal chciałyby jej słuchać. Niestety dwa dni później zmarła w swoim mieszkaniu w Szczecinie. Jak się później okazało, bardzo długo już chorowała, jednak nikogo nie chciała obciążać swoim problemem, nie chciała nikogo trapić, chciała się po prostu cieszyć, że w końcu jest w kraju wśród swoich. W końcu też całe życie była bardzo samodzielna, mogła liczyć tylko na siebie, ale świetnie się w tym odnajdywała i chyba chciała, by tak było do końca życia. Została pochowana na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Niestety, mimo że pani Helena Majdaniec jest niekwestionowaną gwiazdą, świetną artystką, która się zapisała na kartach historii polskiej muzyki bezapelacyjnie, to jednak w 2012 roku, kiedy chciano umieścić tablicę pamiątkową na kamienicy, w której mieszkała, niestety sąsiedzi nie wyrażali na to zgody. No i jak usłyszycie argument, to myślę, że będziecie w szoku, bo ja byłam i czasem się zastanawiam, o co chodzi tym ludziom. My tu nie prowadzimy działalności charytatywnej, żeby teraz za darmo się na to godzić, odpowiedziała jedna sąsiadka. Jednak na szczęście 12 lipca 2013 roku odsłonięto tablicę pamiątkową. Jako jeden z etapów cyklu Niezwykli Szczecinianie i ich kamienice. Siostrzeniec artystki Maciej Majdaniec przy tej okazji powiedział: ciotka była bardzo ciepłą osobą, nie miała swoich dzieci i całą swoją miłość przelewała na nas. Jestem ciekawa oczywiście waszych wspomnień związanych z tą artystką, ale też jeżeli macie jakieś związane tylko z piosenkami, które wykonywała, to oczywiście piszcie, może jakieś pierwsze szkolne miłości zawiązały się przy Rudym Rydzu albo przy Czarnym Alibabie. Kto przy tym bawił się nie najgorzej? Przyznam wam szczerze, że ja bardzo lubiłam te piosenki. Miałam w swoim życiu taki epizod, jak w liceum i na studiach śpiewałam na weselach, żeby sobie dorobić, prawda, do studenckich czasów. No to uwielbiałam repertuar pani Heleny Majdaniec wykonywać, bo wiedziałam, że to są pewniaki. Jak zapodamy Rudego Rydza, to sala będzie szaleć, będzie się bawić. No i będzie na pewno świetne wesele, więc... No cóż, myślę, że pani Helena była specjalistką, oczywiście trudno było to zaśpiewać tak jak ona,
ale same piosenki też dawały radę, ludziom się to bardzo dobrze kojarzyło, więc jestem ciekawa, jak było u Was. No i oczywiście pamiętajcie, że jak zawsze widzimy się tutaj już niebawem. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną dzisiaj. No i kto chętny i jeszcze nie subskrybuje kanału, to serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa!